W nowy rok przypadała 10. rocznica jednej z największych współczesnych tajemnic – zniknięcia sióstr Hollow. Trzy małe dziewczynki zniknęły sprzed czujnych oczu rodziców na spokojnej ulicy w Edynburgu. Dokładnie miesiąc później wróciły na tę samą ulicę. Były nagie i nie miały przy sobie nic oprócz zabytkowego składanego myśliwskiego noża. Nie znaleziono żadnych poważnych obrażeń ani śladów napaści seksualnej, jak również odwodnienia czy niedożywienia. Wszystkie trzy miały na gardłach cienkie, półksiężycowate nacięcie zaszyte jedwabną nicią. Rany goiły się ładnie. Poznajmy trzy siostry. Grey, Vivi i Iris, najmłodszą naszą narratorkę. Te trzy siostry zniknęły kiedyś, rozpłynęły się na ulicy i nie było ich przez miesiąc. I nagle się pojawiły, ale nie pamiętają, co się z nimi działo lub też nie są tego w pełni świadome. Nasza bohaterka zauważa jednak, że od tego czasu dzieją się wokół nich naprawdę dziwne i mroczne rzeczy. A to jakiś facet próbuje porwać jedną z nich do samochodu, bo uważa ją za anielicę. A to do ich domu włamuje się kobieta, która obcina im włosy i je zjada. Ojciec nie poznaje w nich własnych córek. Innym razem dręczycielka jednej z nich sama sobie wymierza karę. Teoretycznie sama sobie, ponieważ robi to płacząc i robi to pod demonicznym spojrzeniem jednej z sióstr. To był moment, w którym ja stwierdziłam, aha, czyli mamy tutaj do czynienia z jakimiś wiedźmami, czarownicami, że te dziewczyny gdzieś zniknęły, zdobyły dzięki temu supermoce i teraz są taką naszą Sabriną, nastoletnią czarownicą. I teraz nie dość, że za pomocą tych mocy mogą wpływać na innych, to jeszcze inni ludzie chcą te moce w jakiś sposób od nich zyskać być może. A może ich nienawidzą za ich posiadanie, w ogóle jakie podejście tutaj będą mieli ludzie do wiedźm jako takich. To były moje przemyślenia po prologu. Tylko po prologu. I już sam ten prolog wydał mi się mega dziwny, ale z każdym kolejnym rozdziałem czułam jeszcze większy niepokój. Bo to, co muszę zaznaczyć, Dom Sióstr Marnotrawnych jest lekturą 16+, i bardzo, bardzo chcę to zaznaczyć, jakby bardzo. To jest horror. Niby thriller, ale z elementami fantastycznymi. Mamy tu realizm magiczny, takie trochę dark fairy tale. Ale jeżeli mówię dark, to mam na myśli dark, bo o ile książka jest taka typowo jesieniarska, duszna, lepka, brudna i mamy tutaj język taki liryczny, eteryczny, poetycki, on bardzo często nawiązuje w jakiś sposób do natury, mamy mnóstwo porównań do roślin, do tego, że na przykład bohaterka kwitnie albo że moc dojrzewa i świetnie się to naprawdę czyta i za przykład odpowiada Kaja Makowska, to należy także pamiętać, jak wiele dostaniemy tutaj zapachu ziemi, odoru krwi, surowego mięsa, również ludzkiego, śmierci, robaków, ran i mnóstwa różnych wydzielin. I część z tych scen to będą naprawdę mało smaczne sceny. Chociaż starające się to przekazać poetyckim językiem, ale nadal mało smaczne. Przykład, żebyście wyczuli klimat. Dziewczyny wchodzą do jakiegoś pomieszczenia, gdzie zauważają, że śmierdzi. To rozkład, wyjaśniam. Powoli gnijący rak gdzieś między życiem a śmiercią. Próchniejący ząb głęboko w jamie ustnej. Gangrenowata kończyna spuchnięta od braku dopływu krwi. Umierająca, miękka, wzdęta i krwawiąca. Jednak wciąż przymocowana cienkimi nićmi do naszego żywego świata. Smacznego. Można by tu wrzucić naprawdę bardzo dużo warning triggerów, czyli takich tematów drażliwych dla części odbiorców. Od trudnych relacji rodzinnych, przez seksistowskie zachowania, po ogromne ilości krwi, robaków czy taksydermii, czyli patologicznie mówiąc, wypychania zwierząt. Co do seksistowskich zachowań. Ta książka, przynajmniej w pierwszej części i jeżeli chodzi o kreację bohaterek, bardzo dużo mówi o kobiecości, o feminizmie. Chodzi o to, jak ogromny wpływ na dziewczyny mają mężczyźni. Ale też odwrotnie. To znaczy, jedna z sióstr ubiera się w sposób, w który gdyby stała jej się krzywda, to ten jej ubiór i makijaż byłby argumentem, że kusiła, że sama się prosiła. Druga siostra wręcz przeciwnie, kolczyki, skóry, tatuaże i ona stara się swoim wyglądem odstraszyć od siebie mężczyzn. No i nasza Iris trzecia jest gdzieś pomiędzy, to znaczy ona na przykład
używa tylko dezodorantu, żeby nie używać słodkich perfum, które mogłyby mężczyzn kusić. Ubiera bardzo luźne ciuchy, tak żeby też nie podkreślać żadnych swoich kształtów. I czytanie o tym było cholernie bolesne. O tym, że dziewczyna nie może się ubrać tak jak chce, tak jakby jest jej wygodnie, tak jakby chciała, tak jak ma ochotę, tylko musi myśleć o tym, czy w momencie, kiedy tak się ubierze lub umaluje, to co sobie pomyślą o niej faceci. I czy przypadkiem zakładając te spodnie nie da jakiegoś argumentu, który świadczyłby o jej winie. W ogóle kobiety w tej historii są niezwykle ważne, bo to jest przede wszystkim powieść o siostrach, o relacji siostrzanej. To jest ten główny wątek, na którym opiera się cała historia. Na tym, że nasze bohaterki coś razem przeszły, każda z nich przeżywa to na swój sposób, każda też coś ukrywa, ale w sumie one się o siebie wzajemnie troszczą i są w stanie skoczyć za sobą w ogień. One też trochę wzajemnie się czują, tak jak się mówi o bliźniakach, że jeden bliźniak wie, kiedy coś złego, powiedzmy, stanie się drugiej osobie, no to one w ten sposób wzajemnie odczuwają siebie, a weźmy pod uwagę, że mamy tu elementy magiczne, więc możecie się domyślać, że to współodczuwanie będzie jeszcze silniejsze. Tu oczywiście w trakcie wychodzi na jaw bardzo dużo tajemnic, które są lepiej lub gorzej rozegrane w zależności od tego, czego oczekujemy. Dokładnie w zależności od tego, jak podchodzimy do elementów fantastycznych, do realizmu magicznego. On jest tu dość widoczny, co paradoksalnie jest głównym elementem, który mnie irytował. Bo momentami miałam wrażenie, że książka podobałaby mi się bardziej, gdyby to był taki typowy kryminał, thriller, horror, ale taki realistyczny, a nie, że lecimy z magią. Nie zrozumcie mnie źle, jasne, rozumiem wybór, rozumiem tę mieszankę gatunków. Jednak fakt, że znajdujemy się w stworzonym przez autorkę świecie, o którym nic nie wiem, w jakimś uniwersum, o którym nie mam pojęcia, w którym pojawiają się jakieś istoty nie z tego świata i inne szczeliny międzywymiarowe, to wszystko sprawia, że ja nie do końca daję się zaskoczyć i nie do końca daję się w to wciągnąć, bo i tak nie wiem, co za chwilę wyskoczy. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Prawdopodobnie, gdyby okazało się, że za tymi wszelkimi tajemnicami, morderstwami stoi ktoś i to jest jakby tak logicznie, zdroworozsądkowo do wytłumaczenia, tylko że ja wcześniej nie zauważyłam pewnych sygnałów, nie połączyłam puzli i teraz mam takie wow, jak ja na to nie wpadłam, jak ja mogłam tego nie zauważyć, to by mnie wzięło, to by chwyciło. To by mnie zaangażowało bardziej niż wytłumaczenie wszelkich, powiedzmy, nieścisłości czy dziur logicznych magią. To są rzeczy, których ja nie mogłam przewidzieć, bo pani Krystal, nie siedzę pani w głowie i nie wiem, jak pani sobie ten świat wyobrażała. Ja nie wiem, czy to, że ktoś użył jakiejś magii, to jest dla nich coś normalnego, czy ja mam być tym zaskoczona, czy ja mam tutaj coś podejrzewać, bo hej, przecież nie powinni móc używać. Nie wiem. Nie znam się. To nie jest normalny świat, w którym mogłabym szukać praw logiki, fizyki, czegokolwiek. Jakby wiecie, ja nie wiem, czy w tym świecie istnieją wampiry. Czy jeżeli pojawi się jakaś postać, która jest blada i świeci w słońcu, to czy mam uważać, że jest to wampir i on na pewno tam kogoś zamordował i wyssał z niego krew? Czy to jest po prostu człowiek z takim fluidem i pudrem rozświetlającym? Więc to byłby taki mój mały, indywidualny, personalny minusik, bo ja jestem jednak osobą, która no dość twardo stąpa po ziemi i wiecie, sięgnęłam po tę książkę znając gatunek, wiedząc, że będą tu elementy fantastyczne, więc jakby nie mogę narzekać, że one się tu pojawiły, no to logiczne. Ale mi personalnie przez to książka podobała się, nie mówię, że ona jest przez to źle zrealizowana, natomiast dla mnie nie jest wtedy aż tak angażująca. Żeby nie było, ja fantastykę czytam i lubię, ale niekoniecznie w połączeniu z kryminałem, thrillerem, z rozwiązywaniem sprawy jakiegoś morderstwa, kiedy to morderstwo można wyjaśnić, o, bo się nażarła pyłku wróżek. To by na to wpadł. Ale wiem, że dla innych to będzie plusem, więc daję znać, że takie coś tutaj jest. Być może właśnie to was zainteresuje. Za to fabularnie pokusiłabym się o pchnięcie tego dalej, bo książka nie jest gruba, ona ma chyba 302 strony. Albo pokusiłabym się o pchnięcie jej dalej w stronę fantastyki, czyli o rozbudowanie tego świata, o dokładniejsze wytłumaczenie zasad nim rządzących i być może wtedy nie miałabym tych zarzutów co do elementów fantastycznych, bo one nie byłyby tylko takimi wrzutami, tylko byłyby bardziej rozbudowane. A autorka sobie naprawdę tutaj wiele zostawiła otwartych furtek, które można by w nie wejść i pociągnąć ten temat dalej. Albo w drugą stronę weszłabym w ten realizm magiczny, ale
głębiej i bardziej metaforycznie. Bo mam wrażenie, że ta książka może być bardzo taką głęboką, rozbudowaną metaforą poetycką, że pod płaszczykiem tych elementów fantastycznych ukryto nam losy różnych kobiet. Krzywd, jakie wyrządzili im mężczyźni, to jest to, o czym mówiłam. Skoro już widzieliśmy od początku, jak było nam zaznaczane, jakie mają podejście do mężczyzn, mogłoby coś się okazać, że to jest związane z jakąś ich relacją z innym mężczyzną. Czy to w świecie żywych, czy w fantastyce, można by to pociągnąć dalej. Mamy tu w ogóle różne sposoby na radzenie sobie z traumą, ze stanami lękowymi. I jeśli był taki zamysł autorki, żeby w to pójść, no to zrobiła to świetnie, zaczęła to robić świetnie, bo na tym opiera się w zasadzie pierwsza część książki, kiedy poznajemy te bohaterki, dowiadujemy się, jakie one są i z czego wynikają ich lęki. I ja bym chciała, żeby całe plot twist i zakończenie również się jakoś do tego odnosiło, a niestety ono już idzie sobie w fantastykę tak troszeczkę obok, nie? Jakby to już są dwie różne ścieżki. I już w tej drugiej połowie tę moją piękną metaforę o drugim dnie i w ogóle szlak trafia. Ale co wam też powiem, z Domu Sióstr Marnotrawnych wyszedłby naprawdę dobry film. Taki właśnie typowy horror trzymający w napięciu, kiedy nie wiemy, jaki jumpscare nam za chwilę wyskoczy zza rogu. I idealny na październik i listopad, na te właśnie halloweenowe klimaty. To jest coś, co ja postawiłabym obok serialu Sabrina od Netflixa, szczególnie jeżeli chodzi o ten ostatni sezon. Tam pamiętacie, był nawet taki fragment... Dobra, nie powiem, bo to spoiler. W każdym razie tematyka magii, czarownic, demonów, śmierci, drugiej śmierci, trzeciej śmierci. Też tam było wiele takich mało smacznych scen, no i wciąż trzymamy się nastoletnich bohaterów. Książka wciąga, a w trakcie lektury zadajemy sobie mnóstwo pytań, które niestety mają swoje wyjaśnienie w magii. Jest mnóstwo mroku, śmierci, bólu. Pod koniec nawet mi się łezka zakręciła wokół. Nie spodziewałam się tego. Więc jeżeli lubicie tego typu klimaty, to Dom Sióstr Marnotrawnych wam polecam. Jeżeli czytaliście już tę powieść, to napiszcie w komentarzu, jakie były wasze wrażenia. Tutaj macie inne filmy na kanale Wybrednej Marudy, być może w podobnym klimacie, być może całkiem inne, jeżeli ta książka was nie zainteresowała, to być może któryś z tych filmów zrobi? Was pocieszy? Wynagrodzi? Przypominam o obserwacji Wybrednej Marudy w innych social mediach i za dzisiaj bardzo wam dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie niebawem. Do zobaczenia. Pa!